Cześć, Jarosław Madzia z tej strony, kanał Iron TV. Chyba nie muszę wam przedstawiać osoby, która tutaj będzie. Jest na okładkach gazet, no ogólnie robi obecnie szał, pozytywna i bardzo szalona, spontaniczna postać. Rzeczy chyba, o których jeszcze nie wiecie. Za wcześnie, no dawaj jeszcze, schowaj się, pokaż się. Cześć! Przed co się? Cześć! Ale imię, no imię na myślę, że mnie nie znają? Używane to mają chyba. No. Nie wiem, czy to było w tym, ale Helen wcześniej mi pocisnęła, że za niski budżet mamy w tej realizacji. No wyobraźcie sobie studio bez krzeseł. Siedziałem tak. Po prostu na podłodze. Ale będą, w następnej części będą. Nie, to tak naprawdę to było kreatywne takie podejście do filmiku. Krzesła są, robić, tutaj tak. Stoi po prostu całe ogromne... Te ładne rzeczy robi się w telewizji, mimo my robimy rzeczy prawdziwe. Tak, prawdziwe życia w tym odcinku. Jesteśmy tu w tym miejscu, gdyż jednej historii, o Helen chyba jeszcze nikt nie zna, coś, na co liczyłaś całe życie, nagle stało się to przypadkiem, że warto jednak czekać. W swoim rodzinnym mieście, jak miałam 20 lat, uczestniczyła w konkursie Miss Cherson. Właśnie pochodzę z miasta Cherson i jestem wicemiss. I właśnie to w tym miejscu w CWK odbywa się co roku Miss Opole. Bardzo lubię ten konkurs, zawsze śledzę z takim bardzo ciepłym i nostalgijnym, bo przypominam sobie. Dla mnie ta historia jest wyjątkowa, dlatego że będąc małą dziewczynką, zawsze marzyła, dla mnie to był szczyt marzeń. Od 12 roku życia chodziłam do takiej specjalnej agencji modeli. Ćwiczyliśmy, była taka szkoła modeli i na naszej uczelni szukali osób do tego konkursu. No i oczywiście się zgłaszałam. 2 lata zgłaszałam do tego. Nigdy mnie nie wybierali. W 16 roku życia nie jest za młoda troszkę na takie konkursy mentalnie? Czy ona udźwignie taką popularność nagle? No nie myślałam wtedy o popularności. Naprawdę. I myślę, że nie wyobrażałam to dla siebie jako podalszą karierę. Po prostu ten sam konkurs dla mnie zawsze był czymś takim wyjątkowym. Po raz kolejny to się nie udało. Odpuściła to totalnie. I jak miałam chyba 20 albo 21 rok, poszłam na drugie studia. Biegnie do dekanatu jakieś tam papiery złożyć. Nagle mi łapają za rękę i mówią, chodź, tutaj jest znów casting do tego konkursu. Ja mówię, co? Nie. Tu jestem po prostu studentem zaocznym. I ja przeszłam. Właśnie weszłam do tej grupy 20 osób, które później walczyli o tą główną nagrodę. I to dla mnie po prostu było niesamowite. Miesiąc przygotowania, jakieś tam ćwiczenia, jakieś treningi, tanse. No i w końcu jestem wicemiss. Bardzo się cieszę, nie chciałam być miss, bo nie chciałam więcej w to się angażować. Pomogło ci to w życiu? Dobre pytanie. Pewnie. Bo jak marzenia się spełniają, to czujesz większą radość i satysfakcję. I teraz... wiara w siebie rośnie. Tak. Lecimy dalej. I kolejne nasze miejsce to jest biuro. Tak, bo tu będzie pewna niespodzianka, która naprawdę mnie zaskoczyła, jak Helen powiedziała, że tym się kiedyś zajmowała. Lecimy. W trakcie swoich studiów, jak był prawie koniec, ale nie miała jeszcze dyplomu, dostała niesamowite zlecenie pracy, na które totalnie nie oczekiwałam i stwierdziła, że akurat podejmą decyzję. To było zaproszenie do dużej korporacji jako pomocnik głównej księgowej. I po 2 latach moja kariera zawodowa w roli księgowej doszła do poziomu głównej księgowej dużej fabryki. W tej firmie mieliśmy około 1000 osób. Ten zawód wykonywałam przez 4 lata, po czym zrezygnowałam i poszłam w bardziej artystyczną sferę. Wróciłabyś do tego zawodu? Teraz by nie. Lajki. Lecimy dalej. Idziemy teraz do kawiarni Celarium, jednej z najładniejszych kawiarni w tym mieście. Tutaj będziemy rozmawiać o jej pasji, która dotyczy konfitur. To jak wyszła za mąż, moja mama zawsze to robiła i to jest taki standard na Ukrainie, że musisz robić przetwory, żeby przeżyć tą zimę, bo jest za mało produktów, jest za drogie i w ogóle. Ale jak właśnie tego akurat mi tu bardzo, bardzo nie wystarcza. Sierpień, wrzesień w ogóle, że zaczynamy robić te przetwory. Ogórki, pomidorki, jakieś pieprz, sałatki, jakieś dżemiki. I tego to mi bardzo nie wystarcza. Ale to nie było tak, że stoisz, sojik, zakręcasz i już tam. Było specjalne narzędzie do tego, że tam tak. A jadłeś nasze domowe przetwory?
kiedyś domowe, polskie? Domowe jeszcze nie miałam okazji, tylko ze sklepu. Czyli jeżeli ktoś ma domowe przetwory i chciałby skonfrontować się tutaj z przetworami Helen, napiszcie. Tak. Gdyż to będzie, myślę, że interesująca konfrontacja. No. Znaczy, konfrontacja to złe słowo. Interesująca degustacja. Ja właśnie próbowałam tylko ogórki. Mhm. Chyba ogórki były domowe. Lecimy dalej. Jeszcze mamy dwie niespodzianki, a jedna z nich jest naprawdę szokująca. Zostańcie do końca. Wiecie, kolejny fakt o mnie, o którym nie wiedzieli. Jesteśmy na dziwnym terenie, ale pokażę dlaczego. Ekranie nie ma szans tego celu. Co ty gadasz? Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w fabryce, gdzie Helen teraz przedstawi najbardziej szokującą pracę, jaką wykonywała. Według jego rankingu. Tak, według mojego rankingu. Jesteśmy teraz w miejscu, które dla mnie, jak się dowiedziałem o tym, że robiła to Helen, było największym szokiem. Czyli? Pracowała jako tokarz. Po prostu jak wróciłam do swoich studenckich lat. Właśnie, dlaczego o tym wiem? Dlatego, że jak byłam studentem i kończyłam pierwsze swoje studia, jestem w zawodzie inżynier obróbki materiałów na warsztatach i liniach automatycznych i przez 2 miesiące pracowała jako tokarz. Także jestem tokarz w zawodzie i właśnie to jest naprawdę, to była jedna z moich takich najbardziej poważnych pierwszych prac. Już pracowałam jako, nie wiem, menedżer, różne takie zawody, ale ta praca fizyczna i umysłowa to była czadowa. Bardzo to lubiłam. Dziękuję bardzo za te miłe wspomnienia. Naprawdę. Po prostu jak wróciłam swoje nastolatstwo. W te piękne czasy wolności. Oj, nie wyszło razem, jeszcze raz. I jeszcze raz, nie wyszło sobie. O, teraz już. Kolejna rzecz, której prawdopodobnie jeszcze o niej nie wiecie, ale co to jest takiego? Właśnie to chyba będzie takie inspirujące może dla jakichś osób, ale ten zawód, czym teraz się zajmuję, mówimy to o wideofilmowaniu, o takim artystyzmie, który mam w życiu, robienie stron internetowych, grafik różnych, prowadzenie bloga, filmowanie, filmy reklamowe. Wszystko to, co teraz mam, do tego szła przez 16 lat swojego życia. 16 lat poszukiwania siebie, poszukiwania zawodu, którym chcę się zajmować. No i teraz jestem w miejscu, w którym jestem i bardzo z tego się cieszę. Po prostu każda praca, którą w tej chwili wykonuję, potrafię pracować przez 24 godziny, naprawdę potrafię. Ja po prostu to uwielbiam. Jesteś w stanie wymienić wszystkie prace, wszystkie zawody, które cię doprowadziły do tego miejsca, gdzie tu jesteś? Sprzedawca, menedżer w korporacji, laborant, tokarz, księgowa, również menedżer, sprzedawca koszulek męskich. Tak mało? Pierwsza moja praca, którą wykonywała, to było 16 lat sprzedawczynia lodów. Każda ze swoich prac, które wykonywała kiedykolwiek, uwielbiam. I to się nazywa kobieta, która pracy się nie boi. Tak. No bo bez sensu się bać. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, pa! Pa.